Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy sami, ponieważ mam dzisiaj plan na odcinek, na który Dave na pewno by się nie zgodził. Dlatego nie jestem w stanie tego nagrać z nim, tylko muszę nagrać to sam solo, tak jak widzicie, jestem sam na serwerze. Ale zanim przejdziemy do czegokolwiek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijmy 5000 łapek w górę. To jest taki próg, który myślę, że jest jak najbardziej osiągalny dla was. Więc 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z Palionowa i tak dalej, i tak dalej. Koniecznie możecie też bić na szef shopa. Uwaga, szef shop, on jest nos. W dzień będzie lepiej to widać, więc może się szybko kimnę. Uwaga, dobra, jesteśmy w wyrku. Jezu, to jest, ja nie wiem, mało śpię w tym Minecrafcie, szczerze mówiąc. Tutaj nawet jak jest noc, to ja nawet często jestem aktywny. No ale to jak jest odcinek, to lepiej pójść spać. Dobra, szef shop, prawda, możecie wbić na szef shopa. Link jest oczywiście w opisie. Tam możecie sobie kupić, prawda, takie na przykład etui, co pokazuje co odcinek. Wiem, że powinienem pokazywać również jakieś inne rzeczy, ale po prostu mam tylko tyle, nie zamówiłem nic więcej. Pozamawiam sobie może znowu za jakiś czas. Ponieważ póki co to w sumie nie wiem, co ja tam bym potrzebował. Ja mam wszystko już w sumie, ale ty może coś tam znajdziesz dla siebie. Coś jakiegoś fajnego. Jak widzicie, na Palionowie niewiele się zmieniło podczas ostatnich odcinków, ponieważ dzisiaj już to jest mój czwarty odcinek chyba, który nagrywam, więc to jest wszystko tak nagrywane, wiecie, na szybko, ponieważ wyjeżdżam sobie na weekend, więc chciałem po prostu zrobić sobie jakiś zapasik taki, żebyście wy po prostu mieli odcinki, a żebym ja mógł sobie jakoś miło, prawda, spędzić weekend. W każdym razie w dzisiejszym odcinku, jak mówiłem wam, jest plan, jest bardzo dobry plan, a mianowicie zajdziemy do domu mojej siostry, ponieważ tam znaleźliśmy takie jedno pomieszczenie wraz z Dave'em, w którym było mnóstwo jego głów. I wtedy już zauważyłem, że moja siostra po prostu bardzo wiele rzeczy przed nami ukrywa. I wydaje mi się, że ona nie jest wcale taka, prawda, grzeczna, że mi się wydaje, że ona coś tam naprawdę ma, że po prostu wielu rzeczy, które ona tutaj robi, my po prostu nie widzimy. I ja chciałbym sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Ja w sensie mam takie podejrzenie, że po prostu coś takiego może być, ale nie jestem pewien, czy na pewno, więc ja bym dlatego chciał pójść to sprawdzić. Zanim jednak gdziekolwiek pójdziemy, no to koniecznie, prawda, patrzcie, otwieramy tutaj szlaban, tu, prawda, otwieramy garaż i nie mamy jeszcze auta, bo jak widzicie, jesteśmy mali nadal, więc dajcie nam jakiś, nie wiem, jakiś sposób, napiszcie po prostu w komentarzu, co powinniśmy zrobić, żeby stać się nagle dorośli, żebyśmy mogli być więksi, żebyśmy mogli w końcu zrobić prawo jazdy i normalnie, prawda, tutaj jeździć autem. W ogóle, co się stanie, jak ja stanę sobie równo tutaj i zamknę to? Co, dostałem po łbie i nic? No, mogłoby jakieś, nie wiem, obrażenia zadać, czy cokolwiek. Cokolwiek tak naprawdę, dobra. No nie wiem, boję się tam iść. Ja jestem sam na serwerze, więc to mnie pociesza, że jeżeli tam pójdę, to nie powinienem nikogo spotkać. No chyba, że ktoś nagle wejdzie na serwer, to by było niedobre. Tu jak widzicie, jest prowadzona droga. Ja już się nie mogę doczekać, aż te wszystkie drogi zostaną tak perfekcyjnie poprowadzone, że tu się stworzy taka jedna wielka metropolia, w której będziemy mogli normalnie jeździć autami, ponieważ no skoro są drogi, skoro tutaj jacyś budowniczy budują drogi, ja nie wiem, kto to w ogóle buduje, ale to się pojawia tak z czasem, to jeżeli tutaj są jakieś drogi, są jakieś przystanki, to ewidentnie, jakieś znaki w ogóle też, to ewidentnie tutaj będzie możliwość, prawda, jeżdżenia autem. Więc ja już się nie mogę doczekać, jestem podjarany, dlatego chciałbym już być dorosły, ale widzę, że te drogi są jeszcze tak, wiecie, średnio zrobione, więc może jeszcze nie jest to wszystko gotowe. No w każdym razie mam nadzieję, że za niedługo będzie. Dobra, lecimy tam do mojej siostry, do domku. Tam, jak widzicie, ta droga też poprowadzi się, więc będzie można normalnie za jakiś czas pewnie podróżować, niekoniecznie na piechotę, aczkolwiek to jest w miarę blisko, no ale każdy by wolał autem, nie, niż na piechotę. A wy też, napiszcie, kto woli chodzić, no możecie w ogóle napisać, czy wolicie spacerować, czy wolicie, prawda, sobie na przykład jeździć autem. Ja na przykład wolałbym jeździć, nie jestem fanem sportu, a w szczególności takich wyczynowych jak spacery. Dobra, mamy tutaj popusia. Popuś, proszę cię, nie naskarż na mnie, dobra, weź tam się popatrz, tam w tamtą drugą stronę, widzę, że ty jesteś średnio mną zainteresowany, więc już nie wiem, ten, dobra, tutaj jest ta tajna baza mojej siostry, znaczy tajna baza, tu jakiś ołtarz taki se zrobiła, dobra, jestem sam na serwerze, muszę to kontrolować, bo jakby nagle ktoś wszedł, to mamy totalną lipę i nie chciałbym w ogóle, żeby taka sytuacja była. Dobra, jesteśmy tu na dole, jak widzicie, to pomieszczenie już znaleźliśmy i to jest już wystarczająco podejrzane miejsce, ponieważ no jak widzicie, same głowy Dave'a, jest napisane tata Dave, co oznacza, że ona, nie wiem, bierze pod uwagę to, że w ogóle on może być tatą, ona, że może być mamą Weronka i że mogą mieć dwójkę dzieci, ja cię sunę, może to są ich dzieci, bo co jest grane, może to są dwa sorty, wiecie, bo żaby powstają z kijanek, nie, więc może to jest jedno zbiorowisko kijanek, tu jest może drugie zbiorowisko kijanek, prawda, jednoroczny poród, drugi rok porodu, no nie wiem, jak mam to odbierać w ogóle, w każdym razie, no, może to są ich dzieci.
A to jest pewnie Dave. Ale, no nie wiem, wszystkie te dzieci się tak ślinią. Może znajdzie się w końcu jakiś jeden, co się nie obślini, nie wiem. W każdym razie, no nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy nowego. No jedynie co... Tu jest jakiś blok. Czy coś za tym może być? O, kurde, co to jest? Dlaczego ty się tu pojawiłeś? Wow, niebezpiecznie, ale dobra, coś tam jest? Nie no, kolejny, patrzcie, widzicie? Ała, ten Silverfish, to się tak chyba nazywa. Ale coś tu jest ewidentnie, czekajcie, ja bym tam przeszedł jakoś może. Czy jak to rozwalę? Aha, rozwaliłem to, dobra. Kurczę, tu nie przejdę, głowa Dave'a mi przeszkadza. Ale nie, tam chyba nic nie ma, czekajcie, sprawdźmy troszkę dalej. Nie, tutaj zdecydowanie nikt nic nie poukrywał niestety. No trudno, dobra. O nie, ja teraz tego nie zamuruję. O nie, czekajcie, dobra, zabrałem to tak. Zróbmy tak. No, w sumie to nie widać, że tam cokolwiek było robione, prawda, nie? Tu, kurczę, nie wiem, a pod ziemią? O! Aż, chyba nic. Nie, no naprawdę? To nie jest niemożliwe, żeby tu nic nie było, nie wiem, tu za ścianą. Coś jest. O kurde. Dobra, nie myliłem się. Tu też byśmy mogli przejść. Ja cię smolę. Dobra. Znaleźliśmy tajną bazę mojej siostry. Co to są w ogóle za krzesła? Czekajcie, ja to może zamuruję, bo ja tu zostawię sobie jedno wyjście. Tu będzie szybciej chyba tędy wychodzić. Tu od razu tak... Chociaż to ta sama droga, no nieważne. Jestem sam na serwerze. Znaleźliśmy tajną bazę mojej siostry. Jakieś krzesła w ogóle, to tak strasznie wygląda. Patrzcie, moja siostra jest jakaś nawiedzona, ty. Tu jakiś krzesło, stół, no nie krzesło, stół. Stół taki mega duży, prawda? Ja już bym się tutaj, prawda, mógł nawet, prawda, pod nim położyć. Dobra, nie wiem co to jest za miejsce, co tu... Dobra, tu są jakieś drzwi. Tu coś za tym jest, ewidentnie coś za tym jest. To nie jest przypadek, że ta ściana tak owo wygląda. No coś tam musi być, dobra, najpierw otwórzmy to. Co to jest za miejsce? Przepraszam się bardzo, kurde. Co to są za... To wygląda jak sracze. Jakby tu ktoś przychodził, prawda, tu... Prawda, strzelę sobie dwójkę. I tak o, tam wiecie... Taka sytuacja. Ja bym mógł wejść w sumie do tego i się tu schować, prawda? Jakby... O, jakby ktoś wszedł na serwer, a ja bym nie chciał, żeby mnie znalazł, to... A, to w sumie mnie i tak widać. Ale plan był dobry. No dobra, nie wiem o co chodzi. Są same kotły, tak jakby planowała coś, nie wiem, jakieś mikstury czy coś. To jest, to nie wiem, to wygląda trochę jak tajne laboratorium mojej siostry. Nie wiem, dziwna sytuacja, ale mam, no ewidentnie są gary. Chyba, że się chce szkolić jako, nie wiem, z gastronomii ktoś czy coś i chce naprawdę tutaj jakoś gastronomicznie nas zaskoczyć i potrzebuje tyle garów, żeby naprawdę dla całego wojska gotować. Okej. W każdym razie wydaje mi się, że raczej to nie jest nic takiego fajnego, jakby nam się mogło wydawać, więc nie będę się nastawiał, prawda? Mikrofon mi coś tutaj opada, prawda? Nie podoba mi się taka sytuacja, prawda? Nie stać mnie na nowy statyw, ale to nieważne. Dobra, sprawdźmy to, ponieważ tu wydaje mi się, że dopiero będzie heca, więc otwieramy... O, co tam robi pirat? Co tam robi pirat? Uwięziła pirata. To jest jakiś... Czekajcie, wezmę pochodnie w łapy. Halo, piracie. Patrzcie, jak się na mnie rzucił. On ewidentnie chce mnie urządzić. Uderzysz mnie? Ty, on się skumał z klisky. Jack? Czemu go nazwała Jack? Dlaczego Jacka uwięziłaś? Nie, ile creepersów. Nie. Czekaj. Ja nie chcę z tobą się tu bić, kurde, mordo. Chociaż w sumie bym tam zobaczył, co ty tam masz. No nie wiem, może się tam jakoś wbijemy, ty. Tylko, no jest strasznie dużo mobów. Co tutaj masz tak ciemno? Kurde, Eustachy, co? Pan, zaświecę się może, co? Czy nie lubisz światła? Może nie lubisz? Łooo, nie wybuchaj, bo go wypuścisz. Dobra, jednak wam zostawię te pochodnie tam, prawda? Zostańcie sobie. Ej, dobra, nie wiem, co moja siostra kombinuje, ale będę musiał tutaj wrócić z Davikiem i mu to wszystko pokazać, ponieważ ewidentnie dzieją się tutaj rzeczy straszne. Wychodzę stąd, nie chcę już tutaj dłużej przebywać. To jest zdecydowanie nie miejsce dla takich osób, jak ja jestem niewinnym tostem. Proszę mnie nie naciągać na takie, prawda, tutaj wybryki. Ja nie chcę czegoś, no nie wiem, możecie napisać w komentarzach, co myślicie o tym miejscu, dlaczego moja siostra robi takie dziwne rzeczy, prawda? Zamurujemy to, żeby tutaj, prawda, nie widziała, że ktokolwiek tutaj był, prawda, stoi sobie tu. Popuść, widziałeś coś? Tak myślałem, że nic właśnie nie widziałeś, więc trzymaj się, siedź cicho, prawda, nie szczekaj jak nie trzeba,
bo złość piękności, prawda, albo słodkości szkodzi. Dobra, wracając na swoją Havirę, prawda, o, troszkę mnie przerzuciło. Będę się z wami żegnał, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się ciepło. Żegna się z wami ja, Toast Szczypson. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.